Dzień dobry Państwu. Przez chwilę będę technicznym. Proszę mi pozwolić. Dobrze? Sekundkę. Czy jest ktoś, kto nam może pomóc z mikrofonem, w sensie, żeby ustawić? O, jest Pan. Dobrze. Bardzo Państwa witamy serdecznie na tym spotkaniu. I na początek jest kilka komunikatów, które muszę wygłosić. Proszę przyjąć je ze zrozumieniem. Za chwilę Państwo dociekną, o co chodzi. Po pierwsze, o 18:00 Cracovia gra z Legią. W związku z czym Jerzy od razu zapowiedział, że zgodzi się na podpisywanie książek, ale 17:40 to on idzie do pokoju przebrać się do swojej szatni, zakłada korki i ogląda mecz, więc nie ma w ogóle opcji dłuższej rozmowy. Proszę nam wybaczyć. Drugie, to co pan przed chwilą wykonał. Jerzy powiedział, że istnieje możliwość komentowania spotkania na bieżąco albo zadawania pytań, co też nam może przyspieszy albo uczyni tę rozmowę jeszcze ciekawszą. A po trzecie, będzie podpisywanie książek, jak mówiłem, w punkcie pierwszym, ale musimy to wszystko właśnie w ciągu tej godziny i 40 minut wykonać. Więc bardzo dziękuję za wyrozumiałość. I raz jeszcze witam. Jerzy Pilch, laureat Nagrody Gdynia, jest z nami. W zasadzie, jakie są Twoje przewidywania co do dzisiejszego spotkania? Jest cały szereg rozmaitych możliwości, tak bym powiedział. Moje kibicowanie Krakowi jest oparte na tym, że od kilkudziesięciu lat oczekuję sensacji. Sensacją jest dobry wynik Krakowi. Węszę w tym wypadku, jakiś beznadziejny remis, szczerze powiem. Krakowia zdobędzie trzeci punkt w tych rozgrywkach. No, no ale ja myślę, że... Mało, ale coś. Ale może nie tylko twoje wierne kibicowanie, ale także zła passa Legii sprawi, że dzisiejszy dzień będzie szczęśliwy z wielu powodów dla ciebie jako dla kibica. Bo o ile pamiętam, nie, tak bardzo się piłką nie emocjonując tą polską ligą, to Legia ostatnio chyba 5 bramek dała sobie strzelić, więc naprawdę myślę, że są duże nadzieje, że dzisiaj o 19:45 w spokoju hotelowego państwa Pilchów rozlegnie się wielki, krzykliwy taki głos radości. No. No właśnie to, że Legia straciła 5 bramek tydzień temu jest złe, no wolałbym, żeby straciła teraz, no. Pogarsza rachunek prawdopodobieństw. Ale zobaczymy, to, jak mówił w świętej pamięci Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze. No. To właśnie tym się udzieli polscy piłkarze na ostatnim mundialu i niestety nie wyszło, więc... A powiedz, jak to jest, jeżeli tak jeszcze jesteśmy przy piłce, są wśród nas dziennikarze i osoby z Krakowa, jak to jest tak przez lata kibicować temu, kto się wydaje być gorszy i na straconej pozycji? Bo w Warszawie to jest tak, że się kibicuje przede wszystkim Legii, a Polonia oczywiście to... No, znaczy kandydat na prezydenta w Warszawie kibicuje Legii, ale też popiera Polonię, więc nie wiem, jak to jest w Krakowie. No to jest może przesłanie to. Kandydat na prezydenta Warszawy nie wie, co robi, bo jeśli siły jednego z klubów schwytają nieszczęśnika i zadają mu pytanie, za kim pan jest, no, i usłyszą w odpowiedzi, sympatyzuje z obu warszawskimi klubami, natychmiast zostanie zabity, więc... Nie ma co tutaj za bardzo brykać z tą sympatią. Ja wybrałem życie pesymistyczne, klęskowe. I życie klęskowe zakłada obecność takiego klubu jak Cracovia. To jest klub, ja pisałem o tym wielokrotnie, doczekałem się, że teraz jak w prasie pojawia się moje nazwisko, to częściej w działach sportowych w związku z nowym trenerem Krakowi. A więc Cracovia to jest taki klub, który jak się ma utrzymać, zawsze spadnie. Jak ma strzelić rozstrzygającą bramkę, nigdy jej nie strzeli.
jak ma dowieść zwycięski remis do końca, nigdy go nie dowiezie. Więc, ale to jest coś, to nie jest mój wynalazek. To ciągnie się za Krakowią taka dola fatalna, ona jest w pieśni gminnej utrwalona. Jedni pokochali Wisłę za dolę bogatą, a drudzy Krakowie za los garbaty, już nie pamiętam, ale i to nie zostało ani napisane, ani skomponowane teraz. To jest stara i odwieczna sprawa. Tu nigdy nic się nie zmieni, poza być może dzisiejszym zwycięstwem nad Legią. Kiedy tak mówiłeś, że Polonia, że Krakowia, przepraszam, nie umie dowieść do ostatniego gwizdka, że nie wykorzystuje szansy, to od razu mi się rodziło w głowie takie pytanie o analogię. Czy można powiedzieć, że coś innego jest jak Krakowia? Ale nie idźmy tą drogą, bo to może być niebezpieczne. Tak, to natomiast to ciekawe, bo mówisz o tym, że w działach sportowych ostatnio twoje nazwisko przy Krakowie, a ci spośród państwa, którzy przeczytali Żywego Ducha, jest ktoś taki na sali, kto przeczytał, przeżył i lekturę, i książkę, tak? Jest kilka rąk. To na pewno się państwo zorientowali, że Krakowia i Wisła w pewnym momencie pojawia się w nowej powieści Jerzego Pilcha, w bardzo ważnym dla akcji tej powieści momencie, kiedy cały świat ludzki znika i zostaje tylko jeden bohater. No i właściwie tak sobie pomyślałem, że to przykre, gdyby Krakowia tak cała zniknęła. No, jeszcze tego brakuje. Wiadomo, jak będzie apokalipsa, to Krakowia prawdopodobnie będzie walczyła o jakiś byt ligowy. Co zrobić? Pocieszające jest to, że dzisiaj apokalipsy nie będzie, nie grają z Wisłą, tylko z Legią, więc twoja wizja z książki się nie sprawdzi. A teraz już na poważnie, rozmawiając o tej książce, w której kreślisz no, bardzo przejmujący obraz jedynego człowieka na ziemi, który zostaje, dobra i zła, które wynika z tej sytuacji, to skąd się w ogóle, jak długo w twojej głowie utrzymywał pomysł napisania takiej powieści, powieści apokaliptycznej, powieści o końcu tego, co znamy? No to jest, pomysł jest wzięty z literatury, co bardzo, jakby to powiedzieć, lubię. No. Stara zasada literacka powiada, że żeby napisać dobry wiersz, trzeba przeczytać dobry wiersz. Żeby napisać dobre opowiadanie, przeczytać dobre opowiadanie. I z innymi gatunkami literackimi tak jest także. Ja dosyć dawno temu trafiłem zupełnym przypadkiem na powieść włoskiego autora Guido Morselego, o którym nie miałem zielonego pojęcia, ale to jest tak, że czasami lubię i wtedy też lubiłem, bo to kawał czasu temu było kupić książkę autora, o którym nie mam zielonego pojęcia, zwłaszcza jak kartkowanie sprzyja. I ten autor, który zresztą pozostawił po sobie dosyć obfity dorobek za życia, nie drukował, a raczej go nie drukowano, popełnił samobójstwo w stosunkowo młodym wieku, znaczy relatywnie był młodszy ode mnie, co już znaczy sporo. No i tam była ta sytuacja, którą ja po latach mechanicznie powtórzyłem, to znaczy ostatni człowiek na ziemi. Nie miałem jakichś obaw plagiatowych, jakby to powiedzieć, bo po pierwsze bardzo solidnie w rozmaitych miejscach tej książki zaznaczyłem źródło wpływu. Po drugie towarzyszyła mi ta, to wyszło po polsku w roku 1980, więc to już nawet jak odliczyć te dwa lata ostatnie na,
napisanie żywego ducha, to jest sporo. I mówiąc o tym, też chcę podkreślić, że nie było tak, że ten Morceli wywarł na mnie jakieś druzgoczące wrażenie literackie, że to czysty zachwyt, że tak jak w przypadku innych moich ulubionych pisarzy, Szulca czy Płatonowa, przeżyłem jakiś moment epifanii doskonałości. Ale było to uporczywe. Towarzyszyła mi ta książka. Nie tylko w chwilach kryzysu jej nie sprzedałem, ale w chwilach prosperity ją oprawiłem u introligatora. To jest ważna rzecz, jak chodzi o moją bibliotekę. No więc i wybiła godzina, o której nie wiem dlaczego, ale postanowiłem napisać moją wersję, jakby to powiedzieć, końca świata. To jest też, w tym jest coś takiego, że jak mówię, moja wersja końca świata, apokalipsa, zagłada i tak dalej, te zjawiska w literaturze stały się niemalże osobnym gatunkiem literackim. I ja miałem poczucie, że wykonuję takie zadanie formalne, oczywiście nie tylko formalne, ale że muszę pewnych warunków tutaj pilnować, bo inaczej rozlezie mi się to w zgoła zupełnie coś innego. Znaczy przede wszystkim bardzo uciążliwa dla piszącego sytuacja bohatera, który w pojedynkę występuje na ziemi. No to ucina jakikolwiek dialog, możliwość ożywienia tego, pozostają dialogi imaginacyjne, fantomowe, to zawsze nie każdy to lubi, a oczywiście też nie bardzo, więc wbrew samemu sobie jakoś próbowałem to napisać. No i pamięć o tym, że jak się prowadzi tutaj, no na przykład postać drugiego ocalonego, prawda? No to wtedy pomijając pychę moją literacką, no to wtedy, jak jest drugi ocalony, to się pisze. Gdyby się miało tę skalę talentu Robinsona Crusoe, to jest zupełnie inny wtedy utwór, inna jakość. I takich warunków, jakby to powiedzieć, czysto technicznych trudności też przysparzała mi ta książka, ale jakoś nie bolałem nad tym. A to jest bardzo ciekawe, tak z punktu widzenia technicznego i podejścia do warsztatu pisarza, bo jak się myśli o apokalipsie, no to człowiek od razu sobie zdaje sprawę z tego, że to wszystko się wydarza w chaosie, w jakimś nierozpoznaniu, nagle. A tutaj nagle się okazuje, że pisarz Pilch, kreśląc własną apokalipsę, musiał stworzyć jej konspekt. Co braknie, a czego nie zabraknie? Mnie się wydaje, że to jest zjawisko tak powszechne, temat tak rozległy, zwłaszcza mam na myśli tutaj kulturę popularną. Przecież to jest grad zwłaszcza dziesięciorzędnych filmów. Ten bohater w pewnym momencie mówi, że obejrzał chyba wszystkie, jakie są w mieście. W tym opustoszałym mieście zostały jeszcze, no właściwie zostało wszystko, bo to tak, ja nie przesadzałem z okolicznościami, z natężeniem efektów katastroficznych. Przeczytałem parę fachowych utworów, takich bardziej może nawet popularno-naukowych niż naukowych, jest taka doskonała książka. Autora teraz nie pamiętam, ale pada to nazwisko
w mojej książce tytuł Świat bez nas. To znaczy para chyba Amerykanów opisuje, co się będzie działo w momencie, kiedy człowiek przestanie władać planetą. I wtedy momentalnie przystępują do akcji żywioły, zwłaszcza woda, która będzie rujnować po kolei wszystkie domostwa, drapacze chmur itd., itd. To jest zmieniona przez wodę. Ziemia zacznie wyglądać całkiem inaczej. No i tak rozdział po rozdziale snują oni naukową opowieść o końcu świata. Ja tej książce zawdzięczam prawie tyle samo, ile Morselemu. Choć muszę powiedzieć, ułatwiłem sobie zadanie, bo na przykład oni twierdzą, że tu są sprzeczne zdania, że przetrwają tylko szczury chyba, a ja dałem obraz, który mnie jakoś jako kociarza w atachach kotów przemierza miasto i próbuje opanować w ten sposób. To jest fałszywe. Każdy, kto ma kontakt z kotem, wie, że kot nigdy w żadnych watachach nie chodzi, że samodzielnie próbuje, więc może watachy psów prędzej by były. No, taki rodzaj w pisaniu historii o końcu świata, taki rodzaj bardzo powierzchownej wiedzy na ten temat nabyłem. Sprawdziłem. Alan Weissman nazywa się autor. Przypominamy Państwu, że pytania mogą Państwo, nawet jest to właśnie coś, czego oczekujemy, zadawać w trakcie. My tu rozmawiamy, a czy można nawet stać, wygłosić komentarz i tak dalej. Jest to przez nas pilnie oczekiwane. Nie tylko z powodu meczu Krakowi. Ja zawsze w takich sytuacjach przypominam, że dość często, zwłaszcza jako młody człowiek, bywałem w Krakowie, wtedy żyłem, na rozmaitych spotkaniach literackich. No, i tam były rozmaite tuzy literatury polskiej, Andrzejewski i tak dalej. Ja nigdy nikomu nie zadałem żadnego pytania. Do dzisiaj mi tego brakuje, bo miałbym anegdotę gotową. Żałuję tej sytuacji. Wydawało mi się, że miałem różne pytania gorączkowo w głowie mi buzowały. Wydały mi się niezwykle głupie i się wstydziłem zadać to pytanie, więc apeluję o bezwstyd, o odpowiem na prawie każde pytanie. To jest apel, a jednocześnie pierwsze ostrzeżenie, a też wiara w to, że w poszukiwaniu utraconej anegdoty można dzisiaj odezwać się do Jerzego Pilcha i właśnie o coś spytać. Sprawdziłem, Alan Weissman nazywa się ten autor książki, w której właśnie szczury, gołębie i koty żyją. Ale kiedy czytałem Żywego Ducha i myślę, że to jest uczucie, które towarzyszy tym wszystkim, którzy już po tę książkę sięgnęli, to myślałem dużo o tym, czy może być coś przyjemnego, miłego i pozytywnego w tym, że zostaje się samemu na świecie i oto jest się panem wszystkich kamienic, wszystkich ulic, wszystkich zwierząt, wszystkich sklepów. Wszystkich jakich kobiet? Kobiet nie ma. Kobiety są tylko w wyobrażeniu wtedy. Nie słyszałem. Pan powiedział, że kobiety są w wyobrażeniu, ale to wystarczy. A jak brzmiało twoje pytanie? Czyli coś pozytywnego można w tym próbować by odnaleźć. No, ja próbowałem, że tak powiem, zbudować postać narratora czy bohatera, żeby dla niego to był szok jak najmniejszy.
To znaczy, wyludniona ziemia jest najmniejszym kłopotem dla odludka. Tak przynajmniej mi się wydawało. Teraz, kiedy czasami wracam, jakby myślą, broń Boże, żebym czytał, ale zadaję sobie jakieś pytania, czy mogłem inaczej pewne rzeczy napisać, no to nie jestem taki pewien, to jednak jest, ja napisałem utwór w taki czy inny sposób, jaki powinna być prawdziwa literatura. Prawdziwa literatura powinna być rozrywkowa, to znaczy prawdziwa książka to jest taka, moim zdaniem, po którą człowiek, wróciwszy z pracy, sięga i czyta w fotelu wygodnym. To jest jakieś kryterium takie moje osobiste. I mi się wydaje, że za bardzo do tego się nadaje żywego ducha, żeby było tak dogłębnie prawdziwe. To jednak są rzeczy dosyć straszne, a nie da się ukryć, że w myśleniu, w naszych przerażeniach, jeśli przychodzą te przerażenia, no dosyć to jest trudne do opanowania. Ale kiedy mówiłeś o tej książce, która wydana w roku 1980 trafiła do twoich rąk, oprawiłeś ją w czasach prosperity, w pięknie u Introligatora i stała i czekała na ponowne odkrycie, na to, żeby zapukać i powiedzieć, to jest ten moment, kiedy trzeba napisać taką książkę, to pomyślałem, że być może to jest splot bardzo interesujących okoliczności i przypadków, dlatego że twoja książka ukazuje się w momencie, w którym ta myśl, co nas czeka jako cywilizację za lat kilkanaście, kilkadziesiąt, jest właściwie w tej chwili wyrażana w co drugim eseju, co druga ważna postać jest o to pytana, dlatego że zmiany, które zachodzą na świecie, każą nam właśnie pytać o to, czy my jako ludzie przetrwamy. I teraz oczywiście wszyscy szukają pytania, odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby nie doszło do tego zniknięcia gatunku ludzkiego. Margaret Atwood, wybitna pisarka kanadyjska, mówi, że my się nie musimy martwić tym, że Ziemia zniknie. Wszyscy przetrwają, tylko człowieka już nie będzie, bo my się po prostu sami wykończymy. I być może jest tak, że powinniśmy wszyscy teraz zastanowić się, czytając między innymi żywego ducha, co możemy zrobić, żeby uratować ten świat, który sami niszczymy. Ja, szczerze mówiąc, nie bardzo bym chciał, żeby moi czytelnicy po przeczytaniu mojej książki zaczęli ratować świat. To nie lepiej spędzają czas tak, jak do tej pory spędzali. Natomiast rzeczywiście, no, o zagrożeniu mówi się permanentnie i chyba długotrwale. Nie zamierzam tu występować ze stereotypami, że w końcu o apokalipsie pierwszy raz była mowa w Biblii. To jest dosyć wiekowy utwór literacki. Potem to z rozmaitym natężeniem wracało, powtarzało się i tak dalej. Teraz być może z racji rozwoju technologicznego to zagrożenie jest bardziej, jakby to powiedzieć, możliwe. Równocześnie ja z ulgą jakąś stwierdzam, że ani pisząc moją książkę, ani czytając różne materiały, które przy jej pisaniu były mi przydatne, a których mnie podobno nie nazwać apokaliptycznymi, nie bałem się.
jakoś między mnie występują apokalipsa. A to tak jak Jerofiejewa się zaczyna, Moskwa, Pietruszki. No. Wszyscy mówią Kreml, a ja w życiu Kremla nie widziałem. Wszyscy mówią apokalipsa, ja nie wierzę i z racji wydaje mi się, że ludzkość też nie wierzy. Nawet ta część ludzkości, która w mojej książce jest już nieobecna, ale która oglądała te wszystkie kasety pod tytułem Ostatni Człowiek na Ziemi, Ostatnia Miłość na Ziemi, Ostatnie, już nie pamiętam co tam. Ostatnie koty na Ziemi. No, bardzo możliwe. A dlaczego myślisz, że ludzie nie wierzą w to, że apokalipsa może nastąpić? No, co ja... Gdybym wiedział, tam to dopisał do swojej książki. Nie mam zielonego pojęcia. Odnotowuję zjawisko niewiary, ale nie potrafię dać diagnozy. Oczywiście można. Kto zachował niewinność i kto zachował albo pielęgnuje w sobie człowieka religijnego, ten może łatwiej i bardziej przejmująco przyjmie zagrożenia widoczne, jak mi się wydaje. A ja też myślę, że to wynika po prostu z lechu, ze strachu i z takiego lenistwa, że jak odpychamy, to tego nie będzie. To w wielu dziedzinach życia tak jest, niestety, że jak w czymś nie uczestniczymy, to nam się wydaje, że tego nie ma. Proszę Państwa, to jest moment, w którym teraz ja wysyłam ostrzeżenie i drugi sygnał, że można zadawać pytania i komentować, bo czasu nie mamy tak wiele, jak chcielibyśmy, więc gdyby ktoś chciał o coś pytać Jerzego, nawet w sytuacji, gdyby to było pytanie obok tej rozmowy, która się tutaj toczy, to bardzo proszę podnieść rękę, ja podejdę z mikrofonem. Zaczyna się. Dobrze? Bardzo proszę. Siedź, a ja będę chodził. Czy postrzega Pan jako siłę, która może nam określić rodzaj apokalipsy lub też ją w jakiś sposób zatrzymać? Jeszcze raz. Może Pan powtórzyć jeszcze raz to pytanie. Ludzie nie wierzą w apokalipsę, ale niemniej ona wisi w powietrzu. Czy widzi Pan jakąś siłę, na przykład Watykan, który może tą apokalipsę opisać, określić i w jakiś sposób ją zatrzymać? Dziękuję. Watykan ma własną małą apokalipsę teraz, no ale zobaczymy. Ja odpowiadam, czy... Tak. Pytanie było krótkie, ale obawiam się, że moja odpowiedź jeszcze krótsza. No, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Co do Watykanu, no, ja należę do wielkich zwolenników reżysera Wojtka Smarzowskiego. Teraz w zapowiedziach pojawiają się fragmenty jego najnowszego utworu zatytułowanego Claire. Ciekaw jestem tego filmu. Ostrożnie mówiąc, obawiam się, wznieci on pewną dyskusję. Powiedział Pan kiedyś, że skończył Pan najtrudniejszy kierunek z możliwych dla pisarza, polonistykę. To zdaje się powiedziała o tym Pani Dorota Terakowska na jednym ze spotkań. Czy nadal podtrzymuje Pan
tą opinię na ten temat, że jest to najtrudniejszy kierunek dla pisarza, polonistyka. Dziękuję. No to jest kierunek, który najmniej daje pisarzowi wbrew pozorom. Często młodzi poeci, bo jest taka głównie kategoria studentów polonistyki, student polonistyki, który pisze wiersze, a zatem poeta. No więc on idzie na tę polonistykę w przekonaniu, że to jest taki kierunek, który da mu masę czasu na pisanie. I to oczywiście jest prawda, bo polonistyka jest wielkim ćwiczeniem w lenistwie. Mój błąd polegał na tym, że studiowałem polonistykę, nie koncentrując się na tym, co tam ewentualnie jest przydatne albo może być przydatne. To znaczy abstrahowałem od kierunków gramatycznych. Nie uczyłem się ani łaciny, ani języka starocerkiewno-słowiańskiego, co być może mi się przydało. No. Na pewno, bo ja nie znam, to mi się nie przyda. No i jakiegoś w ogóle obcego języka i tak dalej. Koncentrowałem się na tym głównym nurcie, na którym, przepraszam, na którym opiera się polonistyka, to jest takie czytanie na czas. No. Trzeba do wtorku przeczytać cały romantyzm. I to jest w tym sensie sprzeczne z jakimkolwiek wizją literatury, a już z moim tym, że człowiek przychodzi zmęczony po pracy i bierze książkę, to nie miałby szans na polonistyce. No. Także tak to po drobnych korekturach wygląda. Lepsza, mi się wydaje, mówię teraz w miarę poważnie, lepsza jakakolwiek obca filologia jest. Bo jakiś daje jednak perspektywę różnicy językowej, no to jest, język jest, przepraszam za banał, podstawą w przypadku literatury. Michał, gdzie ty jesteś? Mówił pan o nowym filmie Wojtka Smarzowskiego, Kler. Ja chciałbym zapytać, czy ta ciekawość i to oczekiwanie na ten film wynika też trochę z tego, że gra tam Pilch. Mamy tam Roberta Więckiewicza, który grał pana. No, tego bym nie demonizował. Smarzowski ma swoją ekipę aktorską i tam Więckiewicz należy do tego ścisłego grona. W pytaniu jest dodatkowe pytanie, jak rozumiem, o adaptację mojego anioła, mocnego anioła dokonaną przez Smarzowskiego. Więc ja bym powiedział tak, że ja film Smarzowskiego przyjąłem z bardzo dużym spokojem. To mi nic nie wzburzyło mnie to w żadnym wypadku.
o ile inne adaptacje, czy teatralne, czy filmowe, budziły pewnie pewne moje takie czy inne zastrzeżenia. I zawsze twierdziłem, że jak ktoś zwraca się do mnie z prośbą, bym udzielił zgody na adaptację filmową czy teatralną, to znaczy w jak katastrofalnym miejscu jest kino polskie i film i teatr polski. Więc to jest opowieść Smarzowskiego. Mówię o mocnym aniele, mimo pewnych zbieżności faktograficznych, które są nieuniknione. To jest opowieść inna, on zaczyna bardzo późno, nie zadaje jakichś elementarnych pytań. Zobaczymy, czy z równym wdziękiem poradził sobie w przypadku najnowszego utworu. Wisi nad nim apokalipsa. A ja z innej beczki, bo chciałam pana zapytać, czy od roku 2005, kiedy przeczytałam pańskie pierwsze samobójstwo, zmieniło się pańskie kryterium co do najpiękniejszej kobiety świata, jako tam pisarza i mężczyzny? Ja nie widzę, kto mi zadał pytanie. Jeszcze raz. To jest pani, która zapytała, czy od 2005 roku zmieniło się twoje podejście i pojmowanie najpiękniejszej kobiety świata. A ja nie pamiętam. Myślę, że możemy zamknąć ten wątek chyba. Jeśli nie powiem panu dzień dobry, to będę żałowała do końca życia. Przyjechałam z Wejherowa, pilnie bardzo, bo od czwartku prawie czekam na spotkanie z panem. Chciałam panu powiedzieć, że czytając pańskie książki, nieraz śmieję się w głos. I to w środku nocy, ponieważ źle sypię. Jestem pełna pana podziwu dla pana humoru. Cytuję czasem niektóre pana frazy, powiedzenia. I teraz niech pan sobie wyobrazi, jak czytałam Żywego Ducha. Oczywiście ta książka nie prowokuje jakby do uśmiechu, ale na sam koniec, kiedy pan opisuje łąkę czy pole pełną garderoby, koszul, butów, damskiej bielizny koronkowej, zużytej. I tak się uśmiechnęłam, kiedy przeczytałam o sukience z perłowymi guziczkami i o takiej bluzce, hiszpance, która odsłania jakby kobiece ramiona. No jestem pełna podziwu, panie Jerzy, dla pana uważności i takiej miłości do szczegółu. I w ogóle dziękuję panu bardzo za to, że pan jest i za to, że pan pisze. Niech pan pisze, pisze i pisze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zwróciłem się. Bardzo proszę, tutaj pani teraz. Bo czy nie wydaje się panu, że właśnie ludzie niewinni, ludzie religijni naprawdę nie lękają się apokalipsy i końca świata. Ale jak brzmi pytanie? No właśnie, czy moje pytanie nie zweryfikowałoby pana poglądu na ten temat? Bo powiedział pan, że ludzie właśnie religijni i niewinni najbardziej lękają się końca świata. No. Ja dalej nie... Dobrze, no to w takim razie... Znaczy, chodź. Musimy chyba ustalić, kto twoim zdaniem nie lęka się końca świata. Czy ludzie religijni, czy właśnie niereligijni? Nie wiem,
ale przypuszczam i tak powiedziałem, że z rękiem, w ogóle z rękami, nie tyle z rękiem apokaliptycznym, który być może jest, być może go nie ma, ale z lękiem życia codziennego. Być może lepiej radzą sobie ludzie wierzący, bliscy religii. Tak sądzę, że powiedziałem, ale to odpowiedziałem też w trybie przypuszczającym. Ja nie jestem od odpowiadania wbrew pozorom, albo od definitywnego odpowiadania. Ja raczej jestem od stawiania pytań. Choć dzisiaj odpowiadam. To ja mam pytanie, spróbuję wrócić do książki, której nie czytałem jeszcze, ale przeczytałem kilka krótkich omówień i właściwie nie znajduję tutaj na razie wśród pytań, które padły, pytania o to, na ile ta książka Żywego Ducha dotyczy apokalipsy komunikacji, apokalipsy trudności porozumiewania się między ludźmi, a nie takiego bezpośredniego odczytania, powiedziałbym, ekologicznego nadchodzącego kresu ludzkości. Tak? Czy to jest jakby istota książki? Historia, która, znaczy ona, można tak powiedzieć, zaczyna się, jak już nikogo nie ma. Jest tylko ten jeden 90-latek z niejasnymi ambicjami literackimi, który próbuje dzień po dniu to, co się zdarzyło jemu i pustce mu towarzyszącej, który próbuje to zapisać, więc tam takich perypetii komunikacyjnych nie ma. Oczywiście jest. Tu pan jakoś trafił, chociaż może mówimy o czym innym, bo on nagle pod koniec zaczyna rozumieć, że skoro jest sam, to wszystko do niego należy. Jest sam na świecie, ale zarazem jest panem świata. W takim nieco wulgarnym sensie. No i interesuje się amatorsko zupełnie sztuką. W każdym razie wie, że obrazy namalowane przez klasyków są drogie. No. I postanawia tam oczywiście, nie chodzi do tego, nie dochodzi do tej sceny, ale postanawia jakoś dotrzeć do Paryża na przykład. To też wyobraża sobie jako jakąś podróż, która nie wiadomo, czy sprosta, czy aż do chwili, kiedy uświadamia sobie, że przecież w tym Paryżu też będę u siebie, skoro jestem sam na ziemi. No, takie gry i zabawy literackie. Chciałbym teraz w imieniu dwóch osób, które wstydzą się zadać pytanie, przekazać pytanie. Tobie, dlaczego to mężczyzna, a nie kobieta jest ostatnim człowiekiem na ziemi? Odpowiedź może być długa, nie mamy z tym problemu. A drugie pytanie? Dwie osoby zapytały o to samo. W tym samym momencie. O, teraz się odezwały, odważne są. Prawdopodobnie, jeśli jest to jakiś zarzut, to prawdopodobnie stąd, że nie poradziłbym sobie z monologiem w rodzaju damskim. Jak z nieumiejętności literackiej, to musi, no tak po prostu
to odpowiadam najpierw, jak mogę, i unikam w tej sytuacji jakichś dowcipasów, szczerze powiem. I rozumiem, że osoby stawiające mi to pytanie wolały się ukryć. Czy ktoś jeszcze spośród Państwa w tej... Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, jakie jest Pana zdanie na temat świetnych, piszących lekarzy krakowskich? Czy ma Pan z nimi kontakt? Bo tak, jak słucham, jak Pan mówi, to ma Pan trochę trudności pewne w oddychaniu chyba. I czy Pan korzysta z ich usług? Zaraz. Ja mieszkam w Warszawie, więc leczą mnie lekarze stołeczni ze zmaitym powodzeniem. Miałem kontakt z piszącym lekarzem, który to istotnie było w Krakowie. On chyba należał do jakiegoś stowarzyszenia lekarzy piszących, jakieś ciało takie. Ale muszę powiedzieć, że nie. Coś czytałem jego, nie bardzo mnie to zachwycało. To jest taki problem, no jak każdy problem, głębszy. To znaczy masę ludzi ma fantastyczne życiorysy albo dysponuje fantastycznym, pełnymi przygód życiorysami swoich krewnych, rodziców, czy też wreszcie lekarzy rodzinnych, powiedzmy sobie. No cóż jest barwniejszego niż bycie lekarzem? Wyobrazić sobie powieść, której narratorem jest zwyczajnie lekarz teraz w Polsce. Nie, to jest... Ja tak do końca nie żartuję. Ja tak do końca nie żartuję. Ale brakuje języka. I dlatego ta literatura jest nasza taka, jaka jest, no, uboga, ponieważ masa ludzi ma masę doświadczeń życiowych, intensywnych, ważnych, ale w momencie, jak próbują to przelać na papier, okazuje się fiasko, nie ma języka. I odwrotnie, jest język, nie ma żadnych doświadczeń. To zwłaszcza u startujących studentów polonijskich, powiedzmy. Tak, tak to z grubsza wygląda. Chciałem zapytać Cię o jedną rzecz w związku z tym, o czym mówiłeś przed chwilą, o języku i o literaturze. Odpowiedź może być krótka, tak lub nie, ale muszę to zapytać laureata Nike, Gdyni, paszportu polityki i wielu innych ważnych wyróżnień literackich, najważniejszych w Polsce. Czy ty w ogóle masz czas, chcesz i sprawia ci przyjemność śledzenie tego, co się dzieje z literaturą polską w tej chwili? Czy jesteś na bieżąco i komuś kibicujesz, czy nie? No już nie bardzo. Nie. Tak do debiutu Doroty Masłowskiej też miałem jaki taki ogląd. Czasem coś mi ktoś przysyłał, jakieś rękopisy czy świeżo wydane książki. Jakimś cudem miałem więcej czasu na to, że i czytałem, jak była okazja, czy jaka konieczność, pisałem.
Teraz jednak już nie wiem. Zupełnie nie wiem, co się dzieje. No i to trochę tak, jak się raz straci orientację, no to znowu mniejsze radzą beze mnie. Przekażemy, zwłaszcza tym, co przyjdą po nas, znaczy po tobie i dostali Nagrodę Gdynia, żeby sobie jakoś radzili w tym debiutanci. A teraz jeszcze pytanie a propos twojej literatury i tego, czy ta powieść Żywego Ducha, która się ukazała w tym roku, czy jest szansa, albo czy jest taka pokusa, albo taka nadzieja na przykład, że zostanie przełożona na język obcy, na języki obce, przez to, że mimo, że są tu pewne wskazówki geograficzne, to jest to opowieść niezwykle uniwersalna i właściwie można by ją równie dobrze czytać na drugim końcu świata. Tak, no to bliskie mi pytanie, bo właściwie trochę, no ale jestem już w takim wieku, że mogę się do różnych bezeceństw literackich przyznać. I pisząc Żywego Ducha trochę próbowałem ograniczyć język samego siebie w nadziei, że ułatwi to pracę ewentualnym tłumaczom. To tak jak nie, żebym się porównywał z Kunderą, ale to ważny dla mnie pisarz i kiedy czytałem zawsze jakieś omówienia jego twórczości, zwłaszcza tej późniejszej, już pisanej po francusku, no to najpierw się mówiło, że Kundera pisze po czesku tak, żeby go łatwiej było przetłumaczyć na francuski. A po francusku pisze tak, żeby ułatwić lekturę akademikom szwedzkim. Więc aż tak to nie. Aż tak to nie. Ale zastanawiałem się, co znaczy pisać tak, żeby ułatwić przekład. No przecież to na Boga znaczy pisać dobrze, jasno, klarownie, krótkimi zdaniami. No z tym mogłem mieć pewien kłopot. Rzeczywiście zadzwonił do mnie mój tłumacz na amerykański, to jest osobna postać. On już przetłumaczył chyba trzy moje, czy czwarte. No jest, coś tam udało się na trudny język, rynek amerykański wepchnąć i teraz dał znać, że jest gotów do tłumaczenia Żywego Ducha, ale to poza moim samochwalczym i niestojącym odpychy wyznaniem nic na razie nie znaczy. W pewnych kręgach w Ameryce na pewno, żyjącej w kulcie Hollywood, ta książka może wywołać zdumienie, jak można zrobić apokalipsę tak niespektakularną, prawda, że nagle nie ma 30 różnych statków kosmicznych, które atakują Biały Dom. To tak, Bruce Willis nie wyjeżdża na czele kontrwyprawy, żeby ich zatrzymać. No to, a tam można dopisać. Proszę Państwa, mamy jeszcze jakiś kwadrans. Czy są jeszcze pytania do Jerzego Pilcha z publiczności? To druga runda, dobrze? Dzień dobry. Ja mam pytanie, czy wciąż mierzy się Pan z pisaniem dzienników? Wielokrotnie mówił Pan, czy pisał, że pisanie dzienników jest bardzo trudne i wymagające. No i właśnie takie pytanie. Pisanie czego? Czy pisze Pan dzienniki wciąż? Oddałem trzeci tom wydawnictwu.
bardzo się cieszę, ale mogą być przedwczesne te okazy. Jest ktoś na sali z wydawnictwa? Załatwimy to od razu, czy już ktoś czyta. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? No, to będzie długie pytanie, to gwarantuję. Gdyby dziś pojechał pan do Krakowa i spotkał Jerzego Andrzejewskiego i zdobył się na odwagę i zadałby mu to pytanie, którego nie zadał pan w latach 70. czy 80., to jakby ono brzmiało? Andrzejewskiemu akurat. Może być dowolna inna gwiazda literatury polskiej tamtych dekad. No, dlatego zapytałem, nie, że miał jakiś z Andrzejewskim kłopot, bo tu pytanie jest oczywiste, jakie bym postawił, zapytałbym o Popiół i Diament. Jak się czuje, jak się całe życie czuł z tą powieścią, która... No, nie lubię takich tam określeń ideologicznych. Kłamliwą i tak dalej, ale wiadomo, że skala talentu Andrzejewskiego była taka, że właściwie bez rozgłosu nie mógł żyć. Musiał być na pierwszej linii. I to w sytuacji, która przekraczała wszelkie normy, to znaczy jako socrealista też na pierwszej linii. No. Więc oto, jak sądzę, bym mógł zapytać Andrzejewskiego, ale bym nie musiał, bo odważniejsi ode mnie byli i go rozliczali. Ja Pilcha poznałem z felietonu w polityce. I Pilch mnie zachwycił. Pamiętam, był to felieton o amerykańskim prezydencie George'u Bushu juniorze. Pilch mnie zachwycił zdaniem, które chyba 1/3 tego felietonu zajęło. I ja bym się chciał zapytać, gdzie są te zdania niekończące się wielokrotnie złożone? Bo dzisiaj Pilch pisze krótkimi zdaniami. A gdzie są te piękne, wielokrotnie złożone zdania? Zostały w młodości. To jest... Na starość pisze się prościej. To nie jest mój przypadek, tylko tak zwana późna twórczość często polega na uproszczeniu, na skróceniu, na wzroście lakoniczności wypowiedzi. Ale to też generalnie pana pytanie, z którym się też stykam w recenzjach moich książek ostatnich, to u pana jest to sympatyczne i prawdziwe, natomiast ja czytywałem recenzje, w których pisywano, że Pilch by był znośny, gdyby nie jego długie zdanie. To jest wodoleństwo, wielosłowie i braki talentu skrywa za nadmiarem długich zdań. No a potem
temu oczywiście, jak zacząłem skracać, to niejednokrotnie ci sami pisali właśnie, gdzie są długie zdania. No i to jest, no, rajce człowieku w życiu literacki. Ja mam jeszcze jedno pytanie, dość osobiste. Być może pojawią się jeszcze 2-3 od Państwa. Jeżeli nie, to przejdziemy potem do rozdawania autografów, ale też chciałem o to zapytać, bo no, miałeś i masz niebywałe szczęście w życiu, nie mówię tylko o zawodowym, ale też generalnie o towarzyskich wielu sytuacjach. Kraków, Warszawa, znakomite redakcje, wybitne postacie, mistrzowie, których można było podglądać i z którymi można było rozmawiać. W tygodniku, w polityce, w Warszawie, w Krakowie przyjaciele, pisarze, nie tylko artyści. I ten świat niestety na naszych oczach od kilku lat bardzo brutalnie znika, zanika. Zaczyna brakować tych ludzi, przez co też bardzo zaczyna brakować autorytetów we współczesnej Polsce. Kiedy się jest pilchem, to pewnie często myśli się o tym, że się miało przywilej rozmowy z kimś, kto był mądry pod każdym względem. I chciałem zapytać o to, czy masz takie momenty, wiem, że to kiepsko o to pytać mężczyznę, ale zapytam, kiedy tęsknisz zwyczajnie za kimś, do kogoś, że już się nie porozmawia, że nikt nie skomentuje w rozmowie z tobą tego, co się dzieje w Polsce, że już o piłce nie można pogadać? No to jest brak. Rzeczywiście mam taki w Warszawie dominujący brak mi rozmów telefonicznych z Henrykiem Berezą, co było późną i zdumiewającą przyjaźnią. Ja byłem z przeciwnego obozu, z obozu Błońskiego. Mnie się wydawało, że Bereza to jest ktoś, kto nie rozumie literatury. Potem w jakichś okolicznościach poznaliśmy się. No i z miejsca, a rozmawialiśmy głównie o literaturze, z miejsca zrodziło się porozumienie. Z Krakowa więcej osób z Tygodnika Powszechnego. Wymienię tylko Jerzego Turowicza i powiem, że brakuje mi z nim rozmów, które nieraz były trudne. Ja z jakiejś okazji, a w Krakowie same jubileusze bez przerwy w tygodniku, co tydzień, z jakiego, ktoś wymyślił, że ja do Tygodnika Powszechnego zrobił wywiad z szefem Tygodnika, z Turowiczem, że to będzie tak, tu Pilch, tu Turowicz, tu protest, tu katolik. Ja się jak jasny gwint przygotowałem do tego, do tej rozmowy. Miałem w zanadrzu cały szereg podchwytliwych pytań. Jedno z tych pytań brzmiało, a trzeba wiedzieć, że wtedy relacje pomiędzy Kurią Krakowską a Tygodnikiem Powszechnym były, delikatnie mówiąc, słabe. No więc to się chyba nie zmieniło. Ja miałem pytanie. Co pan redaktor widzi, jak patrzy przez okno? Przez okno z Tygodnika widać Kurię. I on mi powiedział, że widzi Kurię. Cały mój miserny plan runął dzięki prostocie.
Jerzego Turowicza. Żeby się odemścić, zapytałem, po ilu schodach chodzi do redakcji. Powiedział, że nigdy nie liczył i spojrzał na mnie z pogardą. Rozumiem tę tęsknotę. Proszę Państwa, jeszcze ktoś? Nie. Tak? Co sprawia Ci radość? Życie. Oraz oczywiście będzie to dzisiejsze ewentualne zwycięstwo Krakowi z Legią. Ja na szczęście nie jestem oryginalnie z Warszawy, więc mogę trzymać kciuki za Twoją drużynę. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Zanim się pożegnamy, to jeszcze powiem, że o 18.30 jest kolejne spotkanie, na którym pojawią się laureaci Nagrody Literackiej Gdynia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Wszyscy zostali w Gdyni, nie wyjechali. W związku z czym będzie można porozmawiać i o eseju, i o poezji, i o prozie, i o przekładzie. No a teraz uprzątniemy stolik i będzie można podejść i wziąć autograf. Naszym gościem dzisiaj na festiwalu w Gdyni był niepowtarzalny Jerzy Pilch. Bardzo dziękujemy.